Szpital, szkolnictwo i drogi to główne wyzwania, jakie postawił sobie przed rozpoczęciem swojej kadencji obecny zarząd powiatu raciborskiego. Teraz, kiedy dobiega ona końca, starosta przyznał, że prawie w 100% ten plan został wykonany. Wczoraj podczas przedostatniej sesji Rady Powiatu oraz dzisiaj na konferencji prasowej podsumowano ostatnie 4 lata tych działań ze szczegółami. 75 milionów złotych, tyle w ciągu 4 lat, głównie z funduszy unijnych, zdołał pozyskać powiat raciborski. Na co je przeznaczył? Otóż sporą sumę, bo aż 30 milionów otrzymał na scalanie gruntu, a 19 na inwestycje drogowe, które włącznie z ulicą Ocicką zrealizował za 29 milionów złotych. Mazurów, Szonowice, zależało nam bardzo, żeby wszystkie samochody, które jeżdżą od strony Pietrowic, żeby nie przejeżdżały przez Racibórz, żeby kierunek Opole mogły jechać przez Pawłów. To jest nasza droga powiatowa przez Pawłów, potem do Mazurowa i do Szonowic. Bardzo ładna obwodnica Raciborza dla Pietrowic. Kolejny odcinek to jest Pogrzebień. W Pogrzebieniu zrobiliśmy też drogę. No, w tej chwili robimy Grzegorzowice, też Ligota Książęca. Właściwie kończymy ją, bo dzisiaj już jest koniec powoli września, a mamy do końca października, wczoraj przedłużyliśmy termin do końca października. Ważnym tematem na liście zadań była również poprawa sytuacji szpitala rejonowego w Raciborzu. Na rozstrzygnięcie złożonych już projektów dotyczących jego wielkiej termomodernizacji oraz powstania SOR-u jeszcze trzeba poczekać, ale przyłączenie do ogólnopolskiej sieci jest już faktem. Jesteśmy tylko w trójce szpitali powiatowych, czyli Tarnowskie Góry i Zawiercie, gdzie jesteśmy w drugiej grupie szpitali w sieci na poziomie szpitali wojewódzkich. To jest sukces, to jest naprawdę duży sukces. Udało się, jest szpital na dobrym poziomie i dobrze jest w tej drugiej grupie. Natomiast pozostaje problem finansowania, to co mówił wicestarosta i to bardzo nam przeszkadza. Są uzgodnienia na poziomie administracji rządowej, jeżeli chodzi o podwyżki i skądinąd bardzo słuszne. Natomiast w uproszczeniu na wynagrodzenie zasadnicze środki idą z Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast na pochodne nie. I to się odbije bardzo w przyszłym roku, jeżeli chodzi o kwestie finansowe szpitala, chyba że będzie to troszeczkę inaczej postrzegane przez administrację rządową i Narodowy Fundusz, jeżeli chodzi o finansowanie. Wielkim powodzeniem zakończyły się długie starania o przywrócenie w Raciborzu punktu paszportowego, a także utworzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który podobnie jak w pierwszym przypadku okazał się niezwykle trafioną inwestycją. Potwierdzeniem tego faktu jest to, że 1/4 orzeczeń to są orzeczenia nowe, czyli osoby nie wjeżdżały wcześniej do Rybnika. Po prostu domyślamy się, że było to albo za daleko, albo zbyt skomplikowane dla mieszkańców powiatu raciborskiego. Ja tylko przypomnę, że do Rybnika z samego Raciborza jest 25 km, ale z Krzanowic czy z Pietrowic trochę dalej. I to jest taka na pewno wartość dodana. Ostatnio byłem właśnie w punkcie paszportowym i pani mi powiedziała, że nie spodziewała się, że tylu będziemy mieli chętnych, czyli przyjeżdżających spoza naszego województwa, czyli Koźle, Głubczyce. Wszyscy przyjeżdżają do nas, bo wiedzą, że szybko, sprawnie można załatwić, bo w Opolskim, to co mam informację, jest tylko jeden punkt w Opolu. Także cały ten rejon przyjeżdża do nas, bo dzisiaj nie ma rejonizacji, także spokojnie można odbierać. Także tutaj to był, można powiedzieć, naszym sukcesem, że udało nam się to załatwić. Reforma szkolnictwa dotycząca utworzenia z 5 jednostek szkolnictwa zawodowego 2 centrów kształcenia oraz nowoczesnych tam pracowni do praktycznej nauki zawodu to jedne z kolejnych pomyślnie zrealizowanych planów. Dla mnie osobiście plusem jest to, że promieniujemy, jeżeli chodzi o nabór, bardzo wyraźnie na powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, rybnicki i wodzisławski. Takim przykładem jest tegoroczny nabór. 950 uczniów jest w naborze tegorocznym, natomiast 210 osób jest spoza powiatu, czyli ponad 20%. I to jest sukces na pewno. Myślę, że ten sukces ze względu na pracownie zawodowe, na atrakcyjność naszych szkół i myślę też jakby Raciborza czy powiatu raciborskiego spowoduje, że będziemy przyciągać z tych kierunków naszych nowych adeptów nauki i nie bez znaczenia jest fakt, że mamy PKS.
Do tych niezrealizowanych celów władze powiatu zaliczyły natomiast remont drogi przy ulicy Kościuszki oraz inwestycję, która ma dopełnić funkcjonalność zamku, czyli zagospodarowanie byłej słodowni, gdzie wciąż jeszcze ma powstać muzeum multimedialne, bo podjęto trzecią próbę aplikowania o środki.